Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, 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 i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Jeżeli ktoś z Was czeka na serię z Warszawy, to aktualnie czekam na pomysły, w sensie mam pomysły na niektóre serie, ale ostatnio było tak dużo warszawskich, że teraz chwilę poczekamy, ale najprawdopodobniej niedługo się pojawi znowu zachodnia, bo mamy trochę rzeczy do zrobienia tam. Natomiast tak czy siak, zacznijmy sobie od dzisiejszego odcinka z Skylinesów. No i tak, parę rzeczy się pozmieniało pomiędzy odcinkami, bo jak zawsze mi się nudzi i trzeba coś pozmieniać. Czyli, co po pierwsze się zmieniło? Czekajcie, coś mi się tu zmieniło. Kręcę w tą stronę joystickiem i jest w drugą stronę. Coś tu pokręcił mi ktoś. Zmieni rążki. To jest to? Chyba to to. Nie. Ewidentnie mi tu coś się... No może. No nie wiem, mam jakieś uczucie, jakby mi coś się tutaj pozmieniało. Tak czy siak, co jest ważne, a co się działo pomiędzy odcinkami? To lekka zmiana tutaj. Czyli, jak widzicie na załącznym obrazku, mamy tutaj stację metra, której tutaj w ogóle wcześniej nie mieliśmy. No, stwierdziłem, że może się tutaj przydać. No i jest to stacja bezpośrednia, w sensie tutaj pociągi mogą przejechać. Ona jest bardzo futurystyczna, ogólnie lubię jak one tutaj wyglądają. No cóż, ona tutaj przejeżdża bezpośrednio od tej kolejnej, tutaj bardzo futurystycznej. Dzięki czemu mogliśmy puścić linię ekspresową stąd bezpośrednio na sam dół. I od razu Wam mówię, że ta linia ekspresowa jest o wiele bardziej popularna niż linia, która jedzie bezpośrednio i się zatrzymuje na tych stacjach. Także tak, ponadto zrobiliśmy trochę nowych ścieżek rowerowych, a konkretnie pasów rowerowych, gdyż wzdłuż całej naszej głównej tej alei, po której się ciągnie całkowicie główny ruch tej, na tej ulicy, zrobiliśmy ścieżki rowerowe, bo drzewka tam one dużo nie dawały, a ścieżka rowerowa, która tutaj powstała, na razie jeszcze nie jest jakoś strasznie popularna, ale domyślam się, że to jest kwestia czasu i w przyszłości będzie jeszcze i jeszcze i jeszcze bardziej popularna i w ogóle. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że tutaj jest ścieżka rowerowa, właśnie jedna z tych, która się łączy tutaj tym wszystkim. Ogólnie teraz te ścieżki rowerowe są w miarę często wykorzystywane. Nie aż tak, jakbym bardzo chciał, czyli nie aż tak często, no ale no cóż. Ponadto tutaj w ogóle się wszystko zmieniło. Poprzednio był tutaj główny wjazd na naszą autostradę, jednakże to powodowało tak wielkie korki, że jak możecie się domyślać, musiałem to zmienić. Mamy teraz tutaj przystanek bombajowy z przejściami do przejść podziemnych tutaj. Głównie tak jest to wykorzystywane. Ponadto, jak widzicie, to jest zjazd rowerowy, więc mogą sobie kulturalnie rowery stędy zjechać. I nasz ruch samochodowy, tranzytowy został zmieniony, ponieważ tak, tutaj dodałem nasze celulozownie, żeby trochę przetwarzać tego więcej. Przy okazji jakieś magazyny na papier, drewno budowlane i inne rzeczy, bo nie miały gdzie one się tutaj eksportować, więc na razie do naszych składów dodałem. Przy okazji napraw, tutaj były sztatet nasze po ustawie, jeden i drugi, także trochę się tutaj dzieje. I w tym rejonie, co mamy? Powietrze, mamy tutaj tunel, dzięki któremu nasz cały ruch, żeby wyjechał stąd na autostradę, musi pojechać tędy i tu ma wjazd. I w drugą stronę, żeby wjechać tutaj, musi pojechać tędy. Zrobię po prostu tutaj jednokierunkową ulicę i według mnie to o wiele bardziej przyspieszyło tutaj ruch. Nie ma korków, to jest najważniejsze. Z tej stacji metra dużo osób bardzo nie korzysta, jednakże ludzie korzystają, wbrew pozorom temu, co tutaj pokazał się przy tym komunikat. Także tak to wygląda i tu są jeszcze ścieżki rowerowe i inne bariery. Także tyle się zmieniło tutaj. A, no i jeszcze jedna rzecz. Linia kolejowa, nie wiem czy kojarzycie, tutaj wcześniej był taki, ta stacja była bardzo odjechana. Tu wszystko było napaćkane w jednym miejscu. Teraz zostało poukładane, dzięki czemu na przykład nasza linia jednoszynowa jedzie bezpośrednio tutaj, tutaj nad ulicą, co mi się bardzo podoba i tu wjeżdża. A linia pociągów towarowych, jak widzicie, przejeżdża przez tą stację i jedzie tutaj dołem pod naszym całym rondem, które nie ma nazwy. Możecie napisać w komentarzach, jak ma się nazywać to rondo przemysłu głównego tutaj. I jedzie bezpośrednio tutaj do naszego tego rejonu, do tej stacji. Także tak trochę tutaj pozmieniało się, ale to nie wszystko, co się zmieniło. I oczywiście nie mogę sobie pozwolić. I dodałem jeszcze parę rzeczy. Po pierwsze, tutaj się dużo w kampusie nie zmieniało, bo akurat kampus to trochę miałem dosyć dużo. I biorąc pod uwagę, że cały czas mu brakuje atrakcyjności i muszę do tej atrakcyjności dodać drzew, znaczy kamienie głównie, bo już tutaj nie mam co dodawać, to wiecie. W sumie może, jak będzie ten dynamap za chwilę, to może coś tam dodam.
Natomiast co się zmieniło, to jest to, że tutaj stworzyłem nową aleję. Jak to się to ostatnio kończyło gdzieś tutaj może, ta dzielnica, dodałem całkowite nowe rejony. Przeniosłem tam naszą stację metra, która była bezpośrednio tutaj, aż tutaj. Według mnie ona lepiej tutaj będzie funkcjonować, także to jest ważna rzecz. I nasza autostrada, która jechała tędy, dziś będzie w ogóle przebudowywana i budowana w nowym miejscu. Także póki co wszystkie samochody wjeżdżają na tą nową aleję, jadą tędy i wjeżdżają w taką dużą aleję tymczasową, która tutaj jest na razie na jakiś czas. Także tak to wygląda. Ponadto jak widzicie, to jest nasz wielki wyjazd kolejowy i on mi się nie podoba. To się podoba mi się, jak tutaj ta linia kolejowa przecina to wszystko, ale ja tu koniecznie będę chciał jakąś stację kolejową. Nie wiem, kiedy ją wstawię tu w końcu, ale tu na pewno jeszcze jakaś stacja kolejowa będzie. Tylko musimy na nią poczekać. No jak mogliście zauważyć, jest tutaj też jedna szynówka. Nie jest to ona jakoś strasznie popularna niestety, ale dlatego, że ją w sumie może niedawno postawiłem. Znaczy tutaj jest już trochę bardziej popularna. Jak widzimy na załączonym lasku, jedzie bezpośrednio w tym całym rejonie. Jest to główny transport, nie chciałem po prostu robić kolejnej alei z tramwajami, żeby była jakakolwiek odmiana. I według mnie to dobra zmiana. Przy okazji tutaj powstała agencja wywiadu. Trochę naszych tutaj obiektów cmentarnych i inne rzeczy. Pędle tramwajowe wszystkie zostały przyciągnięte dalej i tramwaje tu nie zmieniły zbytnio swojej trasy. I to chyba tyle, co się pozmieniało. A, cmentarz mi się kruszy. Także tak, a teraz już bez zbędnego gadania, to co mieliście pewnie w tytule, czyli lotnisko. Tutaj jest potrzebne, tutaj niezmiernie i prawdopodobnie ta elektrownia zostanie też dzisiaj przebudowana na zupełnie nową. Prawdopodobnie zamiast naszej wieży słonecznej powstanie tutaj wielka elektrownia geotermalna. Ale zobaczymy, jeszcze sam tutaj sprawdzę, co najlepiej nam tutaj będzie pasować. Tak czy siak, bez zbędnego gadania, muszę wyrównać ten cały teren, bo wybraliście w ankiecie, która się pojawiła bardzo dawno temu, że chcecie jeden z największych tutaj lotnisk, a właściwie największe. Także zacznijmy wyrównywanie. No dobrze, mamy tutaj już trochę tego poukładane. Od razu mówię, że trochę więcej miejsca zostawię sobie tutaj na dojazd do tego rejonu. Bo tak, w ogóle tu mamy dosyć dużą aleję i ta aleja będzie miała bezpośrednio jeszcze wjazd w tą autostradę jednokierunkową tutaj na końcu. Także to jeszcze będzie do zrobienia. Tu jeszcze będzie jakaś dzielnica, elektrownia i tak dalej. Także na to bym sobie trochę chciał zostawić miejsca, jednakże tu jest ten Bambaj. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wszystko poukładane, bo tu jest trochę linii tramwajowych. Tak, ten tramwaj, ten... Nie wiem, czy w przyszłości nie wjedzie tutaj przynajmniej jedną linią, a ten na pewno pojedzie do tej... Zobaczymy. To jeszcze może nawet dzisiaj coś tam z tego będzie. Zacznijmy od postawienia lotniska. Było wyrównane już właściwie, tylko musiałem usunąć drzewka i tak dalej. Czyli tak. Temu to się nie podoba? A, granica. Zbyt same zbocze jednak jest wszędzie. To jest zbyt ogromne, bo myślałem, że to w innej orientacji będę stawiać i wyszło jak wyszło. Szczególnie lipa jest z tymi lotniskami, że musi być właściwie prawie na sam budynek musi być idealnie, a na pas startowy to nie musi być. Także takie trochę dziwne bym powiedział. I też nie chcę postawić go bezpośrednio pod granicą, bo granica jak widzicie to jest taka sprama dosyć tutaj nam powstanie i będzie trochę to lipnie wyglądać jak takie będzie to strome. Także dobra, może teraz mi się uda już to postawić. No dobra, to nam tu w teorii wejdzie. A, nieźle, bo i tak dosyć duży jest obszar. To może jakbyśmy trochę przesunęli, przekręcili sobie, o właśnie w ten sposób. To raz, że nie będzie tak wyglądać nudno, jak zawsze. A dwa, że może coś tam jeszcze ciekawego wykręcimy. Dobra, czekać trochę nie w tą stronę. A, no dobra. No powiedzmy, że tak to może wejść. Też się cieszy? Okej, trochę się cieszy, trochę się nie cieszy.
Cieszą się pewnie wszystkie komarchy, a nie cieszą nam się mieszkańcy. W ogóle przyspieszmy sobie trochę czas. Pieniądze byśmy nam przydały chyba. Dobra, tu trochę trzeba właśnie podnieść. To ogólnie tutaj te samoloty to będą musiały szybko podlecieć do góry, bo bo tutaj jest dosyć nieciekawie. A tutaj dalej to będzie trzeba w ogóle wyglądać ten całkowicie ten rejon. To tak, w tym rejonie najprawdopodobniej jakaś stacja meteorologiczna lub coś innego nam powstanie. Póki co nic tu nie mamy i przez długi czas tu pewnie jeszcze nic nie będzie. Dobra, tutaj sobie wyrównajmy, czekajcie, zwolnijmy sobie te tempo, okej. Dobra. To jest już całkiem nieźle. Teraz tak, tu trzeba wyrównać koniecznie ten rejon. Tu niestety będzie trochę strome. A tu dalej to akurat będę sobie już jakoś tam na spokojnie wyrównywał. Bo tutaj go trochę jest, więc. Tak, dobra. No i tutaj jeszcze oczywiście trzeba podciągnąć coś takiego, żeby ta górka w tym rejonie akurat może być trochę grubsza. Ale na przykład tutaj to już. Dobra. O, właśnie, coś takiego. Dobra, to mamy zrobione. Teraz od tej strony koniecznie trzeba będzie trochę zrobić innego gruntu. Bo tak, o ile tutaj autostrada jest o wiele niżej, tak ten rejon tutaj elektrowni nie chcę, żeby był aż tak bardzo nisko od naszych pasów startowych i tak dalej. Na pewno będzie niżej, nie będzie jakoś dużo niżej. O, w ten sposób. Masło myślałem, mi trochę wyszło, ale dobra. No i tu sobie wyrównamy. Ogólnie te elektrownie będę musiał chyba przenieść na okres tej jej przebudowy, no bo tak, no bo to będzie dosyć duży obszar do tego wszystkiego przestawienia. No a tu widzimy, że jest duża różnica. Teraz tak, tu sobie wyrównamy rejon dookoła pasa. No robiąc jakoś w ten sposób może być. I tak samo tutaj bym wyrównał to, no powiedzmy, że jakoś tak dotąd. Dobra. No i tak, to nasze lotnisko, póki co, jak widzimy, jest w teorii operatywne, ale zacisnę na w teorii. Puścimy tu sobie aktualnie. O, mamy jakąś ulicę. Mam zamiar tu puścić jedną ulicę, żeby on cały czas, te nasze lotnisko, było już działające. Rzecz jasna, no, tak to nie pozostanie długo. Ale póki co nam to spokojnie wystarczy. Teraz tak, zróbmy sobie tu wszędzie ulic wodę. No, jak tutaj widzimy, przy okazji jest już są lądowiska do naszych helikopterów, ale to jeszcze poczekamy. No, zobaczmy, czy w ogóle tutaj nam cokolwiek leci. My tutaj jest metro. No, to jest dobre. Może tu jeszcze jakąś jedną stację, chociaż wiecie co? Może tu bezpośrednio nawet zrobimy podłączenie tutaj metra. I to nam będzie tu działać już dobrze funkcjonować, bo tak, ta linia jedzie bezpośrednio, więc to akurat nie jest jakiś duży problem. No oczywiście ze stacją jeszcze pośrednią, bo to jest taka ciekawostka, jak włączycie pauzę i będziecie budować to wszystko, to się szybciej to wszystko przestawia linię, bo Skylinesy niestety mają tutaj, u mnie przynajmniej, problem już na PlayStation 4, że brakuje podzespołów. I dlatego lepiej budować to, jak się włączy pauzę, zwłaszcza przy przestawieniu ulic, znaczy linii metra, tramwaju, wszystkiego linii transportu. Wtedy to o wiele szybciej to działa. Dobra, jak mamy takie już połączenie bezpośrednie metra, na pewno będzie działać. O, rowerem ktoś tutaj jedzie. No nieźle. Przy okazji w dzisiejszym odcinku, albo nie wiem, tutaj gdzieś w tym rejonie, albo tu może, może tu, zacznijmy od takiego rejonu, powstanie coś, co według mnie zawsze się łączy idealnie z lotniskami, czyli taksówki. Taksówki jest to. Jest to transport dla bogaczy. Znaczy, bogaczy. No, dla osób raczej niebiednych, tak to bym powiedział. Dlatego je tutaj też właśnie wstawimy. Zobaczmy, czy on nam tutaj się zmieszcza. Zmieszczam się spokojnie, świetnie. Znaczy, dla bogaczy. Może przesadzam z tym dla bogaczy, ale na pewno jest to dla osób trochę lepiej zarabiających, no bo jednak włożenie się taksi, deraksji, nie swoim pojazdem spalinowym. No mało mamy taksówek elektrycznych. Zresztą domyślam się, że w Skylinesach elektrycznych taksi, gdzie pojawiły się one w tym, jak to się nazywało?
dodatek. Zaraz wam powiem. Night coś tam. Sprawdźmy. After Dark. No, czyli Night coś tam. Jak się pojawiło właśnie w After Darku, to nie było jeszcze w ogóle samochodów elektrycznych w Skylinesach. Także tak. Dobra, zmieści się nam tutaj to? Zmieści. Świetnie. I nawet prąd nam się przeciągnął. Dobra, oczywiście sobie jakoś tutaj ten drut przeciągniemy jakoś ładnie, żeby to wyglądało sensownie. I za chwilę nasze taksi dyreksji zaczną wszystkie na raz wyjeżdżać. Zobaczycie za chwilę. Czekajmy chwilę. Chyba, że potrzebują miejsca pracy. Nie, oni nie potrzebują. Tak, teraz się w ogóle zastanowiłem, że jest trochę lipa z ich wyjazdem, bo oni muszą pojechać tu, żeby wyjechać. That's not cool. Maybe. Co byśmy mogli tutaj zrobić? Moglibyśmy to zrobić na autostradę dwukierunkową, dając im tutaj stop i teraz tu nagle taksówki wszystkie jak się pojawią. Tak, bo one teraz tutaj wszystkie, widzicie, jadą i na pewno tutaj wszystkie właśnie zawracają. Dobra, teraz już wszystkie pojadą sobie tędy, ze stopem co prawda, ale będą mogły wyjechać bezpośrednio tędy. Dobra, te jakieś taksówki już tutaj mamy, w teorii są operatywne, zobaczmy jak jest tutaj sytuacja. No metro podjeżdża na dół, to na pewno jest jedna z tych rzeczy. W ogóle my tu mieliśmy jeszcze jedną linię metra chyba. Tak, jest tutaj linia metra, którą widzimy, tutaj jest. I ona będzie tutaj też wjeżdżać. Ale to jeszcze będzie miała tutaj jakąś jedną stację czy coś, zobaczymy. Dobra, czy z tej stacji metra ktoś więcej korzysta? Niekoniecznie, dobra. No i tak, co my byśmy tutaj zrobili? Kampus, postawiłem te parę kamieni. I one chyba zbytnio nie pociągnęły nam atrakcyjności. Więc zaraz tutaj wysadzę tak kamieniami to, że już będzie musiał to pociągnąć jakkolwiek. Bo ja naprawdę nie wiem, co mam tutaj im poustawiać. Wszystkie obiekty z tego kampusu są w kampusie. Ewidentnie tutaj ten nasz, jakoś coś musi być nie tak. To jest jakiś błąd. Musi być jakiś błąd, że to nie działa. Dobra, tak czy siak. Ja zacznę tutaj to robić, bo po pierwsze trzeba zrobić tu w ogóle puścić autostradę obok tego. Ona będzie się ciągnąć tutaj od tej alei, jak widzicie. To trochę po kącie będziemy ją przepuścimy przez nasze miasto. Ale dzisiaj się skupimy na tym rejonie. Ten rejon mnie dziś najbardziej interesuje. Także tak też będziemy tutaj to robić. Dobra, nasze taksi, dydaksi chyba z tego co widzę funkcjonują. Zobaczmy w ogóle, czy one będą jakkolwiek popularne. Bo tego jeszcze nie wiem przecież. Dobrze, czy cokolwiek do nas leci? Leci coś. Jak przyleci i zobaczę, to no właśnie się ponownie tutaj zgłoszę. Ulala, co my tu mamy? Zobaczcie, proszę bardzo, jakiś pierwszy samolot odlatuje. Poczekaj. 6 osób w powietrzu. Dobra, kolejny odlatuje. 4 osoby. Tutaj jakiś przyleciał. 59 osób na pokładzie. Tu jest 0. No, no, no. 871 osób! Ja nie mogę. Chyba nasi mieszkańcy naprawdę potrzebowali tego lotniska. Jak tak patrzę, ile osób stąd tego miasta chce wylecieć albo przylecieć. Chyba bardziej przylecieć. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ścieżki rowerowe jeszcze nie są dobrze wykorzystane. Ale co się dzieje w metrze? Co tu się może dziać w metrze? To jest pytanie na dużo pieniędzy. Dobra, na tej linii to nie jest linia ekspresowa. Żółta to jest linia ekspresowa. Zobaczmy linię ekspresową. Jest parę 150. Jest parę 150. Tu widziałem 55 osób. Okej. Okay. No, tu jest 200. No tak, to było do przewidzenia. Ale jedną rzecz bym tutaj zmienił. I to jest zmiana peronu naszej linii metra. To można zrobić w miarę prosto, jak się zna te zasady tam skylinesowe. No,
puścimy sobie tak, tak. Zobaczymy, czy przeskoczy mi. Tu dowolna linia. Dawaj tutaj jakąś mi zrobię. Okej, dobra. I druga linia będzie wyjeżdżać po drugim torze. Dzięki czemu w teorii będzie lepszy tutaj ruch. Zobaczymy. Luknijmy, jak to wygląda aktualnie. Czy druga przeskoczyła? Nie przeskoczyła na drugi tor, czyli jest dobrze. Dobra, i widzimy, że tutaj faktycznie już coś przyleciało kolejnego. Zobaczmy. Jest to pełen, full wypas. Wow, 200. Te dwa startują? Nie, jeden ląduje. Okej, okay, jeden wylądował i to też jest 200. W ogóle widzę, że zawsze jest tak, że z jednego pasu wykorzystują, a drugi w ogóle nie. I też pytanie do Was, w komentarzach napiszcie mi, czy sądzicie, że gdzieś w tym rejonie, bo tu będzie nasz ogólnie towarowe centrum prawdopodobnie, tu będą jakieś tam huby przeładunkowe i tak dalej, czy tutaj warto będzie wybudować lotnisko towarowe? Napiszcie mi w komentarzach, zobaczymy. A ja wracam do budowy. Jak widzieliście, tutaj są dwie linie tramwajowe, jedna tu będzie jechać też na dół. Ale póki co, muszę się zająć, bo tutaj jak widać, turyści to do nas spływają. No, z tego co widzę, nasz park rozrywki zaczął odnosić sukcesy. A tam dużo niechęci nie ma do ostatniego odcinka, ale jeszcze tym chłodem dzisiaj będziemy się zajmować. No dobrze, no i tak, mamy tutaj już trochę tego poukładane. Znaczy, nasze lotnisko to ogólnie jest bardzo popularne, żeby nie powiedzieć. I korzystałem nawet z dwóch pasów, bo tu jest 158 osób. W tym jest 200, 100, jeden już wylatuje, czyli całkiem nieźle. I te, które podlatują tutaj, te samoloty, to później z tego faktycznie odlatują. Czyli jest ruch, tak to bym powiedział. Ogólnie mi się to bardzo podoba. Helikopterów jeszcze tutaj nie włączyłem nowych, ale na to jeszcze chwilę poczekamy. Nie podoba mi się sytuacja tramwajowa tutaj, gdyż ta druga linia tramwajowa jest właściwie przepełniona, że tak to powiem.
I nie wiem, co z tym zrobić na aktualną chwilę, bo nie wiem nawet do którego momentu te tramwaje, jak jadą, są tak przepełnione, bo to jest druga linia, która jedzie obok, jedzie dalej prosto. Nie jest aż tak bardzo zapełniona, nie wiem, będę musiał coś na ten temat pomyśleć, bo to jest trochę straszne, żebym powiedział nawet. No i tak, zrobimy tutaj nowych ścieżek rowerowych, Multum. Nie wiem, czy już są wykorzystywane przez naszych mieszkańców i tak dalej. Zauważyliście może, że to nie ma w ogóle naszego autostrady. Autostradę w tym rejonie akurat, ściśle tutaj, wciągniemy pod spód. Tu będzie gdzieś w tym rejonie wyjeżdżać nasza autostrada, jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale na pewno jakieś te dwie przecznice tutaj zostawiam, albo nawet trzy. Po czym nasza autostrada będzie wyjeżdżać i tu będzie się jakoś łączyć z tą częścią. A tu, jak widzicie, są wjazdy do tuneli. Jeden tu, drugi tu. I dzięki nim nasi mieszkańcy i ogólnie wszyscy będą mogli wjechać bezpośrednio na autostradę z lotniska. Lepiej nie mogę według mnie tutaj to wyciągnąć tego wszystkiego. I sądzę, że całkiem nieźle to będzie operować. Teraz tak. Tu widzę, że chyba jak budowałem nasz tunel, tak, to jak jest tunel, to nie może być właśnie tego przejścia. Tak myślałem. Tak myślałem, że o to chodzi. No to cóż, trudno. Lekkie tutaj modyfikacje się same nastąpiły. Tramwaje tutaj, no jak zresztą widzieliście, są przepełnione. I ta linia, to jest chyba nie, to nie jest ta linia. Tak, bo ta linia tutaj zawraca z tego co pamiętam, ale tutaj widzicie jest ewidentnie zbyt dużo ludzi. Tu jest ewidentnie zbyt dużo ludzi. Tu jest podobnie. I nie wiem, co z tym zrobić. Nasza stacja kolejowa, o, zaczęła być trochę bardziej używana. Jeszcze chwilę temu w ogóle nie była używana. To dobrze. I przy okazji tutaj jest postój też dla taksówek, ale z tego co kojarzę, raczej taksówek jest zbyt mało, żeby jeszcze mogły gdzieś stać. Tutaj temu mówiłem, że jest za dużo. W ogóle śmieciami można będzie się zajmować niedługo chyba. Tak mi się wydaje. A, tak, czerwona linia to jest ta właśnie... Czekaj, co? Czemu ty jedziesz tak na okrągło? Pokiego grzyba? A, rozumiem, że tu jakieś się zadziały skylinesowe lagi, jetlagi i tak dalej. No cóż, aby to naprawić, to będę musiał stworzyć tu drugi przystanek. Dobra. No trochę blisko te przystanki są tutaj. To ten będę mógł przestawić tutaj w to miejsce. O. Jak się poprzestawiałem, a nie czekaj. Jak to ja go przestawiłem, to ten nam tu przejdzie. Teraz pytanie, czy ten nam tutaj przy te przystanki bezproblemowo. No, więc jak widzicie, ta linia jest ogólnie bardzo popularna. Spuścimy na 125 osób, tutaj jest 388 osób. Tu 57 czeka na nią, bo przed chwilą czekał tramwaj najwyraźniej. Także póki co ta linia wchodzi na wyższe obroty. Tu jest miasteczko ruchu drogowego. A teraz zajmiemy się tym rejonem. I ponieważ nasze miasto bardzo już doskrywa brak prądu w niektórych rejonach, przed chwilą go zaspokoiłem, ale czasami się już niestety pojawia, to tam będzie naprawdę musiała być niezłych rozmiarów elektrownia. Także nad tym za chwilę się jeszcze zajmiemy. W sensie, no teraz tym się właśnie będę zajmować na tym kolejnym timelapsie i nie wiem, jak do tego ustosunkować się, bo to będzie naprawdę ogromny obiekt, że tak powiem. I przy okazji 200 tysięcy osób w naszym mieście jest. No nieźle. A ile był cel wygrania? 100 tysięcy? 150. No to 50 tysięcy już jesteśmy ponad końcem gry. W teorii. Ale rzecz jasna. Lecimy dalej. Tu też od razu mówię, tu będzie jakieś wolne miejsce, dosyć dużo zestawię na wjazd do tego tunelu, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie on tu będzie jeszcze. Ale tak czy siak, zacznijmy od przestawienia wszystkich obiektów i linię kolejową wyburzenia. Przy okazji, jakby ktoś nie wiedział, tutaj ta linia kolejowa jedna jedzie bezpośrednio stąd i tu dojeżdża. Także tak to wygląda. Lecimy z tym.
No i dobrze, no aktualnie to już mi się czas skończył na dzisiejszy odcinek, więc nie mogę skończyć dokładnie tej części dzielnicy, ale i tak dosyć dużo się udało, a teraz dokładnie wam pokażę. Po pierwsze postawiłem tutaj sortownię poczty, więc to jest ważne, żeby nie było pocztę, to normalnie tutaj przyniosłem, więc nie ma szans na to, że jakąś pocztę wyburzyłem, spokojnie, o to nie ma tutaj z tym problemu. No i ta sortownia powoli zaczyna tutaj sobie nam funkcjonować. Dalej, jak widzimy, jest nasze lotnisko, które bije rekordy popularności. Pytanie teraz, czy kogokolwiek aktualnie to dziwi, bo mnie już chyba nie. Jedną rzecz teraz się zastanawiałem, że jakbym tutaj mógł wstawić coś takiego, to niby mieli super komunikację, a ja bym właściwie dużo nie musiał tutaj robić. Czekajcie, to może jest pomysł. Straciłoby, żebym przedłużył tą ulicę o malutki kawałek, o taki, postawił, dobra, bo bardzo proste, i dostawił tu ulicę w ten sposób, no i bardzo dobrze. Teraz tutaj byśmy wyrównali trochę gruntu, żeby nie było, i dociągnęli naszą linię metra stąd bezpośrednio do tego, co jest pod ziemią, a tam trochę tego tu jest, dobra. I teraz byśmy przeciągnęli sobie tą linię, która jedzie, właśnie zatrzymuje się na tych wszystkich stacjach. To jest ta. Zrobili pauzę, aby nam przeskoczyło to szybciej. Hop. I drugą stronę, żeby też nie było. I też widzę, że całkiem nieźle ta linia jest wykorzystywana. Nie sądzę, żeby dużo ludzi jeździło tutaj, jednakże tu nie będę puszczać helikopterów. Głównie o to mi chodzi. Tu nie mogę puścić helikopterów. A potem o helikopterów. Tak. Tak, dokładnie. Możecie zauważyć, że mamy pewien problem, gdyż tu jest 700 osób, które chciałoby przejść się tutaj. I to oznacza jednoznacznie, że helikoptery zostaną usunięte z naszego miasta i będą latać tylko i wyłącznie na obrzeżach, gdzie jest mało zapotrzebowania. Niestety helikoptery, choć są piękne i ogólnie całkiem przyjazne, to jednak są bardzo mało pojemne. To jest autobus naprawdę z gorszą pojemnością, że tak to powiem, a to niedobrze. Autobus już miał bardzo małą pojemność, także jeszcze mniej, to już w ogóle gorzej. Ale tak, po kolei. Po pierwsze, co postawiłem tutaj, to jest nasza nowa sortownia. Tutaj mamy sortownię, ale to już akurat śmieci. I coś nowego, czego nie mamy w ogóle w mieście, ale będę stawiać, bo to jest high-endowy budynki. Zakład przetwarzania odpadów, który potrzebuje tych budynków małych, stacji przeładunkowych odpadów, do których to jeżdżą śmieci i stąd są zabierane tymi wielkimi pojazdami bezpośrednio tutaj. Po pierwsze, to produkuje nam tam prąd nawet jakiś, także no cóż, całkiem to może być przyjazne. Po drugie, on zbiera i spala wszystkie nasze śmieci w tym rejonie, ale tak spala bez dużych problemów, jeżeli chodzi o emisję. Z tego co pamiętam. Bo on jest tam, on się pojawił tam w tym ostatnim dodatku, nie wiem czy dla wszystkich w sumie, z tego Sunset Harbor. Ogólnie bardzo jestem zadowolony z tego, a jak jest SH, to chyba z dodatku jest. No to cóż, co tu się stało? Tu jest raz, dwa, trzy, czekaj, trzeci, trzy samoloty, jeden na drugim sobie tutaj wyleciały. No nieźle. No nieźle, a teraz te dwa tutaj też skręcają? Zaraz zobaczymy. Chyba tak, bo one obydwa tutaj stoją w korku. No dobra, no to jest całkiem nieźle. No tutaj jest cały czas, raz tysiąc, raz ileś. Przy okazji mamy tutaj naszą elektrownię. No i tak, nie mam wyrównanych co prawda jeszcze wszędzie naszych gruntów, jak możecie zauważyć na załączonym blasku. Ale tym to ja będę musiał się jeszcze zająć później, bo to jest tego tutaj zbyt dużo do poustawienia. No i tak, jak widzicie, one wszystkie działają teraz jest 100% na słoneczny, nie? Bo wyłączony jest cykl dnia i nocy. Mamy, nasze zakłady. Tu jest jedna stacja, tu jest druga stacja, z czego ta stacja jest tak blisko tego, że tutaj, no wiadomo. I mamy parę geotermalnych. Nie stworzymy jednak samych geotermalnych, bo tak, po pierwsze te o wiele więcej wytwarzają prądu. Do tego stopnia, że aktualnie to my mamy, no dosyć dużo i jest na 90% wszystkie elektrownie działają. I no one aż tak ładnie nie wyglądają, a teraz jak się wjeżdża do naszego miasta, to widzicie takie sopy, słupki. I przy okazji też nie są jakoś na trasie naszego samolotu, także to można było jako taką miarę poustawiać. A te całkiem nieźle tu wyglądają. Jak widzicie też przy okazji tutaj mamy autostrady. Autostradowy jeden wjazd do naszego miasta. No i tak, tu nie mogę tego niestety ustawić, więc no cóż, no nie możemy. No nie możemy. Skoro nie możemy, to nie możemy. Tu sobie zrobimy te trzy pasy.
W przyszłości prawdopodobnie możliwe, że tu nawet będzie włączenie płatnego wjazdu do mniejszego miasta, ale nie wiem, jak to będę musiał zrobić, bo tu jest mało miejsca. No tu może bym się zmieścił, ten poczwórny. No zobaczymy. Tak czy siak, to jest wjazd. Zobaczmy, czy jest wykorzystany. Jest wykorzystany nawet w dwie strony, z czego ten tutaj zjazd w tą stronę, on jest taki... No wiecie, on jest, nie jest niezbędny, sądzę, że raczej mało osób z niego będzie korzystać, dlatego z drugiej strony nawet tutaj nie robiłem go. Przy okazji, ja mam tutaj taki bardzo ładny ten zjazd po środku, mi się bardzo podoba. Ja go wielbię, żeby wręcz bym powiedział. Tu jest zjazd drugi. No i ścieżki dowodowe. Utrzymałem nasze ścieżki dowodowe, aby nie było. Aby mogli tutaj dojeżdżać do tych swoich zakładów pracy. I gdzieś w tym rejonie też, co jest ważne, będzie kończyć swoją trasę nasz autobus. Może jednak tak? Albo w sumie na nich będzie, z drzewkami. Gdzieś tutaj nasz tramwaj będzie skończyć, w sensie bambaj stąd. I nie wiem, będzie mieć pętlę tutaj, czy tutaj, tak czy siak, żeby miał jakoś ładne podpięcie do tych naszych budynków w tym rejonie. Nie będę go puszczać na ulicę, bo na ulicę to bym mógł puścić trolejbusa, ale trolejbusy to one są gdzieś tutaj, w ogóle nie ma. Najbliższy trolejbus jest tutaj i aż tak daleko go nie będę raczej tutaj przeciągać. Więc no cóż, tutaj będzie jednak królowała zwykła komunikacja. A propos pomarajów, mamy tutaj węzeł. Nowy, przesiadkowy, dlatego że stworzyliśmy tutaj jakiś czas temu. I czy tu się zrobił ten kolek, którego sądziłem, że się w końcu stworzy? Tak, się stworzył. Nie po ludzku. W sensie, trzeba to zrobić, żeby nieładnie wyglądało, ale dobra. No dobra. Albo może zamiast tutaj od razu już marudzić, że będzie nieładnie wyglądać w ogóle, może mi się uda to zrobić w ten sposób. Chyba trzeba byłoby jeszcze kawałek. Teraz to już jest trochę chyba przedaleko. Stąd, no tu trochę się wygięło i tu się wygięło. Dobra, tak będzie najlepiej. Dzięki temu mogę tutaj trochę więcej zdać kratek. No tu akurat już nie mogę nic więcej dodać. No i tak, są tutaj nasze dwie linie kolejowe. Nie są jakoś jeszcze na razie bardzo wykorzystane, ale no cóż. Jedna to jest już obwodnicowa, bo linia obwodnicowa będzie jechać właśnie tędy bezpośrednio do naszego lotniska. Stacja kolejowa na lotnisku nie jest jakoś bardzo wychwytywana, głównie przez helikoptery. I ten tramwaj, który tego już trochę zmniejszyłem jego popularność, bo już zmniejszyła się jego popularność, tu mamy Grechek, nie wiem jak to się czyta dokładnie. No tak czy siak on tutaj jest. No i tutaj ten węzeł, jedną szynówkę przyciągnęliśmy, dalej jedzie stąd, tu ma nową stację, postawiłem, nie na tu po środku, bo byłoby trudno ją wstawić. I tu wykręca i jest na dole. Na dole jest po to, żebym mógł postawić właśnie nasze tory kolejowe górą. I tu też jest taki mały węzeł z tymi przejściami dla pieszych od bambajów do innych rejonów. Te bambaje, tak jak mówiłem, będą tutaj dojeżdżać jeszcze gdzieś. No i tak, jak widzicie, nasz węzeł autostradowy w tym rejonie jest dokładnie taki sam jak był, ale tutaj coś się wydarzyło. No to tak, nasza jedna linia tramwajowa, która tutaj jechała wcześniej tu, i tu wjeżdża. I tu mamy dwie linie tramwajowe i to jest dobrze. Jest to wszystko też na poziomie minus 1, przynajmniej tak mi się wydaje. Może nie na pełnym minus 1, ale na pewno na paru kratkach w dół. Także to też jest jako plus. Jednakże to jest nasza nowa główna aleja, którą będą wszystkie pojazdy wjeżdżać tędy. I tuż przed nią nasz tunel autostradowy będzie wjeżdżać tutaj na dół. To jego przejścia tutaj, które mamy teraz na ścieżkę, pewnie nie będzie w przyszłości. Raczej tak mi się wydaje, ale może mi się uda utrzymać, no nie wiem. Tak czy siak, one tu będzie wszystko wjeżdżać na dół, a część ulicy... nie wiem, dwa pasy, czy mniej nawet, będą wjeżdżać na środek. No i tak, żeby to powstało, muszę stworzyć całkowicie tutaj nowy węzeł. To będę robić pomiędzy odcinkami, bo to jest dosyć... no wiecie, jak to jest, kiedy ja buduję węzły autostradowe. Tramwaje i jedna szynówka będą jechać pod całym węzłem, więc możliwe, że tu będzie jeszcze jedna stacja jednoszynówki jakoś tu postawiona, tak w ramach ciekawostki. I ta dzielnica też tutaj się trochę przyciągnie. W tym rejonie będą głównie działkowcy, czyli małe domki, rezydencje, targówek i tak dalej, poustawione domki w tym rejonie mieszkalne i raczej będzie to głównie mieszkania. Nie przewiduję tutaj żadnych przemysłów, biur i tak dalej, małe sklepiki i głównie domki. Także to będzie się tutaj głównie dziać i to będzie już w kolejnym odcinku. Także nie wiem, kiedy kolejny odcinek będzie ze skrajnańców. Pewnie na pewno szybciej niż najbliższa seria warszawska, bo żadnej serii warszawskiej jeszcze nie zacząłem nawet nagrywać. Także no cóż, poczekamy. Poczekamy trochę na to, ale sądzę, że to nie będzie jakoś strasznie długo. Przy okazji taka ciekawostka, tutaj są jedna tu, druga tu. No i linie kolejowe po tej stronie to jeszcze będzie do uporządkowania, bo to na razie to nie wygląda zbyt pięknie.
Ten węzeł całkowicie zostanie przesunięty w to miejsce, dzięki czemu ten na pewno zwiększy swoją swobodę i uwielbienie, bo ta aleja będzie dalej odstawiona od tej. No i jak wybudujemy już kawałek tej autostrady, to będzie też funkcjonujące już te wjazdy stąd. Tutaj aktualnie pewnie służą dla części tam pojazdów jako zawrotki, no może aktualnie tego nie widzimy. No ale jak zaczniemy to dalej budować, to tak, w kolejnym odcinku to nowy węzeł autostradowy, już rozpocząć bym też chciał tutaj tą autostradę budowę w tym rejonie i może byśmy rozwinęli kampus, bo jeszcze tam jedna rzecz, której nie pokazywałem, to jest te drzewo, to całe kamienie, które poustawiałem. Bardzo mi się podoba, jak wygląda ten kampus w tym rejonie. Co prawda trzeba tu postawić jeszcze przystanek liniowej, to na pewno, i parę obiektów, żeby dało się w ogóle przejechać przez te kamienie, chociaż może niekoniecznie. Chociaż może właśnie sobie tak pozostawimy to bez przejazdu, ale duże frytki nam to bardzo zmniejszyło. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Na pewno wiem tyle, że naszych obiektów trzeba więcej nastawiać, bo to one głównie nam dają chyba jednak atrakcyjność, a nie kamienie. Bo atrakcyjność się dużo nie zwiększyła, odkąd posadziliśmy drzewa i inne obiekty. Jak tamten węzeł? Na razie jeszcze słabo. Ta słabo i ten, no powiedzmy. Tu jest wielki węzeł, ale on czeka na swoją przyszłość. Już niedługo. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie je przegapić. A właściwie, jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, kliknijcie subskrybę w kolejnych materiałach na moim kanale. A, no jak tam chcecie pogadać o skanańcach czy innych rzeczach, zapraszam do mojego serwera na Discordzie. Linki do niego w opisie, jak i do wspierania mnie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No, to lotnisko jest naprawdę duże, ale też ściąga tu multum ludzi. A, napiszcie mi w komentarzu jeszcze, jak się powinno nazywać lotnisko i żebym nie zapomniał wybudować w kolejnym odcinku Aeroklubu, może nawet warszawskiego. Cześć!